Żurzoniowskiej pod wezwaniem Jezusa Króla, by pożegnać pasterza tej parafii księdza kanonika Józefa Kanieł. Jesteśmy tak licznie zebrani jako jego przyjaciele, współbracia kapłani, jako parafianie, by modlić się za jego duszą kapłańską, by została oczyszczona z cieni i przyozdobiona szatą zbawienia. Chcemy także Panu Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakie Pan Bóg przekazał ludziom w różnym czasie, w różnych miejscach, poprzez posługę kapłańską, poprzez życie świętej pamięci księdza proboszcza. 20 września 1938 roku przyszedł na świat w miejscowości Duża, parafia Mazury, koło Sokoła Małopolskiego, w powiecie kurguszowskim, ksiądz Józef Kania. Rodzice Jan i Aniela z domu Kosach mieli 7 dzieci, 2 synów i 5 córek. Prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Chłopiec został ochrzczony 2 października wspomnianego roku w kościele parafialnym w Sokołowie Małopolskim. Nadano mu piękne imię oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Rodzice byli bardzo religijni. W takim też duchu wychowywali swoje dzieci. Odznaczali się zdrową pobożnością maryjną. Jak mi mówił ksiądz zmarły Józef, każdego roku niemal pielgrzymowali pieszo z dziećmi do sanktuarium maryjnego w Leżajsku, oddalonego o 20 kilka kilometrów od rodzinnej miejscowości. Ksiądz Józef przyznawał się do tego, że tam u stóp Matki Bożej Pocieszenia zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Całe życie starał się być bardzo blisko Maryi. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Mazurach. Gdy miał lat 11, 8 czerwca 1949 roku przyjął sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Sokołowie Małopolskim z rąk ówczesnego biskupa ordynariusza przemyskiego Franciszka Barry. Liceum ogólnokształcące ukończył w roku 1958 w Sokołowie. Zaraz po złożeniu matury złożył podanie do wyższego seminarium duchownego w Przemyślu. Usłyszał głos Chrystusa, pójdź za mną. I dlatego skierował swoje kroki do seminarium. Jednakże z braku miejsc nie został przyjęty, obiecywano go przyjąć na następny rok. Ale oto w następnym roku, był to rok 57, zgłosiło się do Przemyskiego Seminarium na pierwszy rok ponad 80 kandydatów. Przyjęto podobno tylko 20. I wśród nieprzyjętych znalazł się podobnie młodzieniec Józef, ale Seminarium Przemyskie go skierowało do Wrocławia. I tutaj we Wrocławiu maturzysta Józef w latach 1957-63 odbył studia filozoficzno-teologiczne w arcybiskupim seminarium duchownym. Przygotował się do kapłaństwa pod względem teologicznym, naukowym, duszpasterskim i ascetycznym. Święcenia kapłańskie otrzymał Józef Kania 23 czerwca 1963 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bonifacego w Zgorzelcu z rąk księdza biskupa Pawła Latuska. Po czym
otrzymaniu święceń ksiądz Kaanianeł prezbiter pracował jako wikariusz kolejno w trzech parafiach. Najpierw 2 lata w Lubaniu Śląskim, 1965. Potem 3 lata w Rąbku Zdroju, 1965-1968. I 3 lata w Strzegoniu, 1968-1971. Bardzo wcześnie, bo już w 7 roku kapłaństwa, gdy arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, metropolita wrocławski, właśnie usnął kapłaństwa, arcybiskup metropolita wrocławski, kardynał Kominek późniejszy, powierzył mu samodzielną parafię w Milikowicach, w dekanacie Strzegolskim. Tutaj był proboszczem 14 lat. 1971-85. W tym czasie z pomocą parafian wybudował nową plebanię, odnowił gruntownie 2 kościoły w Milikowicach i w Starym Jaworowie. Był tam otaczany wielkim szacunkiem ze strony wiernych i cieszył się wśród wiernych dużym autorytetem. To wszystko stało się atutem do powierzenia księdzu Kani większej parafii. I takąż też otrzymał w roku 1985 tutaj w Dzierżoniowie. Moi drodzy, był waszym proboszczem prawie 23 lata. Jakim był pasterzem, dobrze wiecie. Był bardzo zatroskany o waszą więź i przyjaźń z Panem Bogiem, o katechizację dzieci i młodzieży. Dbał przykładnie materialne mienie parafii, o ten kościół, który w tej chwili też tak pięknie wygląda, o plebanię, o otoczenie kościoła.